সকলের চরণে দণ্ডবত প্রণাম। শ্রী শ্রী নিতাই গৌরাঙ্গ সুন্দর Składam na początku pokłony do lotosowych stóp wielbicieli Radha Madhavy. Radhastami. Dzień pojawienia się Radharani. Z tego powodu mamy ten wykład, ponieważ zbliża się dzień pojawienia się Radharani. আমরা রাধারানীর কথা আস্বাদন করছিলাম। So we have been tasting Radharani. Więc będziemy smakować rozmowy o Radharani. রাধারানি চরণ যুগল কেমন? How are Radharani's lotus feet? Czym są lotosowe stopy Radharani? ওই চরণে আমাদিগকে শরণাগত হতে বলছেন. It is said that we must take shelter. Jest powiedziane, że powinniśmy przyjąć schronienie jej lotosowych stóp. Mahaprabhu আমাদেরকে শেখাচ্ছেন আমরা তো কৃষ্ণদাস। Mahaprabhu powiedział nam, że jesteśmy Krishnadasem. Sługą Krishna. Więc obowiązkiem każdego sługi Krishna, Krishnadasa. Ktoś może być tylko sługą Krishna wtedy, kiedy podporządkuje się lotosowym stopom Radharani. We don't desire to attend Sri Krishna on his own. I nie jesteśmy w stanie zwrócić uwagi na nas Krishna bez tego czynu. Radharani sangi Krishnake pete chai. We desire to attain him along with Radharani. Jeżeli pragniemy go osiągnąć bez wspomnieniem Radharani. Ewam Radharani hoye Krishnake pete chai. And we desire to attain him by becoming belonging to Srimati Radharani. Pragniemy to osiągnąć, ale to jest możliwe tylko poprzez pośrednictwo Srimati Radharani. Sobshomoy Radharanir kache theke Sri Krishna ke pete chai. And we want to attain Sri Krishna. I chcemy osiągnąć Srimati Radharani. Eitai hocche Mahaprabhur shiksha. These are the teachings of Mahaprabhu. Takie są nauki Mahaprabhu. আমরা রাধারানীর চরণ ধরলে অতি সহজে কৃষ্ণদাস হতে পারব। Ale upadanie, podporządkowanie się lotosowym stopom Radharani umożliwia to, że staniemy się sługą Krishny bardzo szybko. Ewam আমরা যদি রাধাদাস্য লাভ করতে automatycznie পারি, তাহলেই পরিপূর্ণ কৃষ্ণদাস্য লাভ করতে পারব। And if we are able to Jeśli będziemy w stanie osiągnąć রাধাদাস্যম, wtedy będziemy w stanie w pełni osiągnąć কৃষ্ণদাস্যম. সবার উপরে যেমন বৈষ্ণব দাস্য, গুরু দাস্য, নিতাই দাস্য, গৌর দাস্য, কৃষ্ণ দাস্য, সবার উপরে হচ্ছে রাধা দাস্য। Jest powiedziane, że ponieważ Guru Dasyam i Vaishnava Dasyam, Nitai Dasyam, Gaurya Dasyam i Krishna Dasyam jest Radha Dasyam. Radha Dasyam jest topmost. Radha Dasyam jest szczytem, jest najwyższą rzeczą. কারণ রাধা দাসের জন্য শ্রীকৃষ্ণ লালায়িত লুব্ধ শ্রীকৃষ্ণ কামনা করছেন রাধারানীর দাস হওয়ার। রাধা দাসিয়াম jest najważniejszą rzeczą, ponieważ nawet Krishna marzy o tym, żeby stać się jej sługą, więc dlatego on chce być sługą Radharani. রাধারানী শ্রীচরণ দাস্য শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত আকর্ষণ করে। Nawet pragnienie, aby stać się sługą, służyć, nawet to pragnienie, żeby służyć lotosowym stopom Radharani, jest pragnieniem Kryszny. Ponieważ dla tych, którzy urodzili się specjalnie w tej specjalnej Kali Yudze, jest możliwe to, aby osiągnąć Radhadasyam. যে কলিযুগে নিতাই গৌরাঙ্গ সুন্দর এসেছেন সেই কলিযুগেই জীবই রাধা দাস্য লাভ করতে পারে, আর কেউ পারে না। Tylko dziwy, którzy z tej Kali Yugi, kiedy pojawił się Gaura i Nitai, są w stanie osiągnąć lotosowe stopy Radharani i w poprzednich jugach nie było to możliwe. এই জন্য আমাদেরকে এই রাধা দাস্য বুঝতেই হবে। Dlatego mówimy o tym, jakie jest znaczenie tego Radha Dasyam. I musimy osiągnąć to w praktyczny sposób.
And for that we must z tego powodu powinniśmy wykonywać praktyczną sadhanę. Bez sadhany to jest niemożliwe, żeby osiągnąć sadhya, czyli cel. I ta sadhana to jest karuna, jest łaską. Jest łaską. What is mercy? Czym jest łaska? Mercy means sadhana. Łaska oznacza sadhana. Mercy, energy, same. Łaska, energia. Łaska, energia. To jest podobne. Łaska i energia to są podobne słowa. To są podobne słowa. Mają podobne znaczenie. Energy amaderke ki korbe, korbe na sadhana korabe. I ta energia będzie pomagać nam wykonywać sadhanę i w ten sposób ją osiągniemy. W ten sposób będziemy w stanie osiągnąć energię, szakti w naszym ciele, umyśle, wiedzy, zmysłach. I w ten sposób osiągniemy. Umysł jest energią. Radharani charan kamale theke Radharani charan jodi mathay newa jay. If one can take the lotus feet. Jeśli ktoś może przyjąć lotosowe stopy Radharani na swą głowę. Radharani charan is shower. যারা আশ্রিত তাদের উপরে সব সময় তারা স্নান করবে কিসে Stopy Radharani są jak deszcz, który spada na wielbiciela, który przyjął sobie lotosowych stóp i on jest zawsze. I on kąpie się w tym deszczu, w tych kropach, które spadają. W taki sposób przepływa czysta prema. Radharani charan Mahaprabhu's charan, Radharani's charan is same, lotus feet, same. So, jodi ei lotus feet ke Radharani lotus feet. Kiedy trzymasz lotosowe stopy Kryszny i Rady nad sobą, wtedy spływa na ciebie deszcz łaski. I ten, kto przyjmuje schronienie lotosowych stóp Radharani, wtedy on znajduje się pod wpływem premy, która spływa z niej i on jest, i on jakby kąpie się w tej premie. W tej premie, która płynie. I ta prema płynie z oceanu premy. To jest tak, jakby stać pod wodospadem. I ta woda, i w ten sposób zawsze będziemy w trakcie kąpieli. I to jest łaska. Tak jak stanie pod wodospadem i z niego spada ta woda na ciebie, jest jak łaska. Kripa zawsze przychodzi, tak jak wiatr, tak jak słońce, światło słońca. Jakkolwiek powinniśmy wierzyć w tą łaskę i powinniśmy uzmysłowić sobie, że ona się tam znajduje i ją złapać. Ewang Sri Krishnir Jivan Dhanaswaru Radharanir Sri Charan Govinda Jivan Dhanam Sri Govindir Jivan Ewang Shampati Dhan Shab Kichu Radharanir Lotus Feet. And Radharani's Lotus Feet. Ile to są stopy Radharani? To jest największy skarb, który możemy uzyskać. Jaka jest logika, która za tym idzie? Bhakto Bhagavaner charanke sob kichu bole mone koren. The devotees believe that the Lord is for them. Wielbiciel wierzy, że Pan jest dla niego wszystkim. Ale dla Pana lotosowe stopy jego wielbiciela są wszystkim. Celem wielbiciela są lotosowe stopy Pana. A celem Pana są lotosowe stopy Jego Wielbiciela. Sercem Bhakty jest Bhagavan, a sercem Bhagavana jest Bhakta. Understanding. Rozumiesz to?
to always telling Krishna, 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 Krishna. Bhakta zawsze mówi Krishna, Krishna, Krishna. A Krishna mówi zawsze mój Bhakta, mój wielbiciel, mój wielbiciel, mój wielbiciel. Rozumiesz to? Bhakta sabshomoy Bhagwaner seva korche ar Bhagwan ki korche sabshomoy Bhakter seva korche. Wielbiciel zawsze służy Panu, a Pan zawsze służy wielbicielowi. Your target, twoim celem, your father, mother, your relatives, twoim matkiem, matką, ojcem, dziećmi, to jest twój cel, ale your father, mother, ale ojciec, matka, dzieci, ten cel your service. To jest celem, tego jest twoja służba, taka jest zasada. You looking always him. Ty zawsze patrzysz na niego, a on patrzy na ciebie. Always. Ty patrzysz na niego, on patrzy w drugą stronę, na ciebie, w tą samym kierunku. He, you, deity is offering deity. Ty patrzysz na bóstwo, a bóstwo patrzy na ciebie. Amra jemon jemon onar sange byabohar korbo, uniyo temon temon amader sange. W ten sposób, w jaki zachowujemy się w stosunku do Pana, w ten sam sposób Pan zachowuje się względem nas. Składanie pokłonów Jemu wraz sprawia, że On składa pokłony nam. Oferowanie Jemu owocu. On daje ten owoc, daje nam z powrotem. Jeśli oferujesz mu kwiat, wtedy on daje ci tysiące kwiatów jako zwrot. Rozumiesz to? On nie zatrzymuje nic dla siebie. On daje wszystko. তুমি ওশানে ওশানে যদি কিছু ছুড়ে দাও ওশান কিন্তু কিছু রাখে না সব এসে ঘুরছিস তো ওশানে wtedy nie zatrzymujesz tego ওশানের ভিতরে কিছু ছুড়ে দিলে ওশান কি করে সেটাকে jeśli wrzucisz coś do oceanu ocean odwróci to গোবিন্দের জীবন এবং ধন বলা হচ্ছে রাধারানীর শ্রীচরণ. The very life and the treasure. Życiem i Gowindy są lotosowe stopy Radharani. Nie możemy zrozumieć tego poprzez lila i poprzez tatwę. Srimad Bhagavatam saying is tatya. Możemy zrozumieć to przez lilę i tatwę. Tak, two part. One part tatya, one part lila. এই দুই দিক থেকেই রাধারানীর চরণ গোবিন্দের জীবন ধন. I obydwie poprzez lilę i tatwę Radharani, stop Radharani jest skarbem życia Kryszny. এই জন্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয় রাধারানীর শ্রীচরণ. Dlatego Govinda kocha lotosowe stopy Radharani i ponad wszystko. ওই জন্য ওই চরণে যারা আশ্রয় নেয়. Dlatego kto przyjmuje schronienie lotosowych stóp będzie kochany przez Govindę. I będzie bardzo drogi Govindzie, ten, który przyjmuje schronienie lotosowych stóp Radharani. Ponieważ to jest skarb jego życia. আমার কবে সেই ভাগ্য হবে রাধারানীর চরণ আমি মস্তকে ধারণ করব. Kiedy chcemy uzyskać takie szczęście, kładąc lotosowe stopy na własnej głowie. যারা রাধারানীর দাস্যকে ছেড়ে দিয়ে আর সোজাসুজি গোবিন্দকে পেতে চায়. Ten, kto zostawia Radharani Dasyam poza sobą i chce wielbić Govindę bezpośrednio, Govinda jest oceanem Anandy i taki wielbiciel, ten osiągnie jedną kroplę tego, a nie jego w pełni. Full moon day ছাড়াই তারা যেন full moon কে পেতে চায়.
To jest tak jak pragnienie, żeby zobaczyć pełnię księżyca w ciągu dnia. Albo jak pragnienie, żeby zobaczyć pełnię księżyca wtedy, kiedy jest znów. To nie jest możliwe, żeby zobaczyć dzisiaj pełnię księżyca. W ten sam sposób niektórzy wielbiciele unikają Radharani i pragną jedynie Kryszny. Oni przychodzą i wchodzą do oceanu, ale dostają z niego jedynie jedną kroplę. Nie osiągają go w pełni. A jeżeli zbliżą się do Radharani, wtedy otrzymują go kompletnego, w pełni. Sei Radharani charan ami kobe mathay dhorbo mostoke dhorbo. So when will I place Radharani's lotus feet? Więc kiedy będziesz w stanie położyć lotosowe stopy Radharani na swojej głowie? Mostoke bohon. I trzymać ją na głowie. Gdzie stoją lotosowe stopy Radharani? Na szczycie mojej głowy. I udasz się do świątyni Nikunji. I w tym czasie ja będę tam. Udasz się tam poprzez drogi Vrindavan i potrzebujesz udać się pod cień drzew i winorośli i będziesz szedł. Nie będziesz mieć drzewo sandałowe i inne zapachy ze sobą. Będziesz mieć girlandy z kwiatów. I będzie trzymał to w skrzyni, w koszu ze sobą. I będę niósł ze sobą wszystko to, co jest potrzebne, by wykonywać sewę. Ja będę szedł tam jako twój przewodnik. To jest ponieważ tego powodu, że zawsze słuchasz o Krysznie i o lilach Kryszny. Więc możesz zapomnieć o przeszłości. Small, small lane in forest. Podgulo, edige gacie. I ta droga może prowadzić cię w różnych kierunkach. Gdzie jest ta kundża? W którym kierunku ona się znajduje? Czy nie będziesz nawet myślał o tym, że idziesz do góry lub w dół? Kiedy będziesz szedł, zapomnisz o tym, w którą stronę idziesz. A ta droga jest bardzo wąska. Nie ma tam takiej wytyczonej ścieżki. Więc będę prowadził cię poprzez tą drogę, żeby dojść do Kundży, żeby spotkać tam Krysznę. I będziesz szedł powoli, tak jak łabądź. Ponieważ one chodzą zazwyczaj powoli. Będziesz szedł, ja będę pokazywał ci drogę. Kiedy wykonam taką służbę, żeby prowadzić cię przez las i niosąc wszystko, co jest potrzebne do wykonywania sewy, jak papkę drzewa sandałowego, girlandy z kwiatów, perfumy, girlandy.
Będę także miał wodę ze sobą. I teraz ofiaruję Ci pewien trochę wody do picia. Ofiaruję Ci pewien sok owocowy. I na każdy sposób będę Ci służył. Będę Cię dekorował z ornamentami, dekoracjami, ozdobami. I przez 24 godziny będę koło Ciebie. Przez 24 godziny. W każdej minucie, w każdej sekundzie. Będę stał z Tobą, będę obserwował Cię, będę podążał za Tobą. Czego potrzebujesz? To tak jak dziecko i opiekunka do dziecka, ona podąża, czy rodzic podąża za dzieckiem. Albo jak nauczyciel podąża za dzieckiem w przedszkolu. আমি তোমার মাইন্ডের দিকে তাকাবো তোমার মনটাকে আমি দেখতে পাবো তোমার মাইন্ডের দিকে আমি তাকিয়ে থাকবো I będę patrzył na ciebie i na twój umysł żeby zrozumieć twoje myśli রাধারানীর মাইন্ডের দিকে তাকিয়ে থাকা এটা চারটিখানি কথা না ভেরি ডিফিকাল্ট I to nie jest łatwe żeby zrozumieć umysł Radharani মাইন্ডের দিকে না তাকালে তো সেবা হবে না ale jeśli nie patrzysz na jej umysł w ten sposób nie będziesz w stanie jej osiągnąć. Jeśli nie jesteś w stanie widzieć jej umysłu, w jaki sposób będziesz w stanie jej służyć? Dlatego, jeśli chcesz jej służyć musisz patrzeć, musisz mieć wgląd w jej umysł. A czego ona pragnie w tej chwili? Co ona lubi? W ten sposób będę jej służył. W ten sposób proces służby jest opisany tutaj. Zabiorę Cię nad brzeg Jamuny. Sundor Moniratne Badha Ghat. I wtedy na tym brzegu Jamuny znajdziesz odciski stóp, które są, tam znajdziesz drogocenne kamienie i błękitną wodę. Kiedy czysta, błękitna woda Jamuny. Z każdej strony rosną drzewa kadamba, kwiaty drzew kadamba. And birds singing. Ptaki śpiewają. All side is deer moving. Z każdej strony jelenie chodzą. Tokon bolbe je ami Jamunay snan korbo. And then you will tell me that you want to take a bath. I wtedy powiesz mi, że chcesz wziąć kąpiel. Radharanir iccha ami Jamunay snan korbo. I wtedy Radharani pragnie wziąć kąpiel w rzece Jamuny, w wodach Jamuny. I z powodu rozdzielenia z Kryszną będzie myślała, że Jamuna jest Kryszną. Za każdym razem, kiedy patrzy w niebo, widzi niebieski kolor i myśli, że to jest Kryszna. Kiedy widzi niebieskie lotosy, ona myśli, że to jest Kryszna. Kiedy widzi gardło, szyję, pawia, on, ten paw posiada niebieską szyję, jeśli ona widzi, widzi to, myśli, że to jest Kryszna. Ponieważ szyja pawia jest niebieska, niebieskie kwiaty, niebieskie klejnoty. Dlatego ona nosi niebieskie bransoletki. Dlatego nosi niebieską biżuterię na rękach. Ma niebieskie pierścienie i niebieskie stroje. Blue garland. Niebieskie girlandy z kwiatów. Kano?
Why? Dlaczego? Sri Krishna ranga kantir sadrishya ache bole. Because they resemble the complexion of Sri Krishna. One przypominają jej blask Krishna. Jamunar blue water dekhe ebong nirjon shekhane keu nei alone in forest. Yamuna's water. Woda Jamuny jest niebieska. There is no one in the forest surrounding Yamuna. I nie ma tam niczego w lesie, który otacza Jamunę. Radharani mówi, ja wykąpię się w Jamunie. Jakkolwiek z powodu ona to powiedziała, czy musi wziąć kąpiel. To nie oznacza, বিফোর যে রাধারানী যমুনার যমুনায় যাচ্ছেন মানেই উনি স্নান করতে চাইবেন তাহলে আমাকে বিফোর ক্লথ বিফোর টাওয়াল বিফোর অল i ze sobą ma wszystkie rzeczy potrzebne do kąpieli ręcznik সেবার জন্য সব বিফোরে আমাকে বিফোরে সেবাটা তো পরে সার্ভিস আফটার কিন্তু wszystko co potrzebne do wykonania służby তারা সব রেডি করেন বিফোরে. Ponieważ Radharani powiedziała, że chce wykąpać się w Jamunie, to znaczy, że nie może iść po prostu się wykąpać. Ona potrzebuje później nowe ubranie, żeby później ubrać nowe dekoracje, nowy ręcznik, żeby się wytrzeć. A ja wiem o tym wszystkim i przygotuję te wszystkie rzeczy, girlandy, ubrania, ręcznik i te wszystkie rzeczy potrzebne do użycia po kąpieli. Silk. Radhan je sari ta pore ache eta to ekhon silk er. The sari that Radharani is wearing. Sari kore ubera Radharani es vikonale je dvabyo. Cotton thin. Snan korben thin cotton e sari. Jakkolwiek. Kiedy idzie się wykąpać, wtedy muszę ubrać ją w cienkie bawełniane sari. Ornament. Szegulo khule halka ornament thakbe. I need to i potrzebuje ubrać te wszystkie, zdjąć nie wszystkie ozdoby, które ona nosi na sobie i ubrać ją z mniejszą, cieńszą wersją tych wszystkich rzeczy. I w ten sposób będę kąpał cię w rzece Jamunie. Ami tomake snaner bate dress kore ar ami tomake Jamunay namiye debo. Ubiorę cię w ten sposób, żebyś mogła w stanie wziąć kąpiel w wodach rzeki Jamuny i dlatego i wtedy Radharani pływa w Jamunie i niebieska woda zamienia się w złotą. Gdziekolwiek Radharani udaje się, zielony forest zamienia się w złoty. Jamunar blue waters golden. Niebieska woda w Jamunie zamienia się w złotą. Ebong Radharanir je body smell, good smell e charidike ekebare momo korche. And the fragrance of Srimati Radharani. I zapach ciała Radharani rozprzestrzenia się poprzez w lesie. Govinda bujhte perechen je Radharani Jamunar oi ghate snan korche. Govinda rozumie, że Radharani bierze kąpiel w tym miejscu nad brzegiem Jamuny. Uni ghashes fielde chilen, Shokhara chilo, Balaram chilen. On jest ze swoimi przyjaciółmi Balaramą i krowami na polach pastewnych i on bawi się z nimi tam. Uni bujhte perechen je Radharani okhane achen. Ale on rozumie, że Radharani jest tam. Tokhon khela chhere Balaramer upore daitto diye shokhader upore kau ebong bachur era koto koto bachu, white cow, black cow, reddish cow, ei je pink color er cows. Jano mone hocche Ganga's water, Jamuna's water, Saraswati's water ebong eto sob choto choto bachur সব সময় লাভ ঝাপ দিচ্ছে, বিগ বিগ বুল, অলওয়েজ ফাইটিং,
I wtedy Krishna wyrzuca swoje odpowiedzialności ze swoimi przyjaciółmi, gdzie oni opiekują się krowami białymi, brązowymi, czarnymi, czerwonymi i nazywa wszystkie rzeki Ganga, Yamuna, Saraswati i bierze małe cielaki i małe byczki i zabiera je ze sobą. Jest tak wiele krów i byczków w różnej wielkości. I cielaków. Od małych, średnich do dużych. Abar eto deer ra chole ashe ei cow der ke dekhe boner je all deer bachur der ke dekhe somosto deer ra chole ashe. I kiedy jelenie z lasu widzą te wszystkie krowy i cielaki, wtedy oni przychodzą także po to, żeby go zobaczyć. I wszystkie zające i wszystkie inne zwierzęta. I każdy śpiewa i tańczy i gra na bębnach. I widząc Krishna idącego ze swoimi przyjaciółmi, i w tym czasie, kiedy Radharani stoi nad brzegiem Yamuny i ona pływa w jej wodach, Sri Krishna tokon chupchap Balaramer hate sokhader hate sob bhar shobe diye bole tumra ektu rest nao ami aschi. Krishna wtedy mówi, zostawia swojemu bratu Balarami i chłopcom pasterzom krowy pod opieką. Natural banana, natural palm, natural coconut, natural grapes. I Krishna cieszy się jedzeniem zdrowych owoców, bananów, mango, owoców czak, innych owoców. I one są dojrzałe i on karmi tych swoich przyjaciół tymi owocami. Bo jedzą ryż i jogurt. Butter, rice, sugar, mają ryż z masłem, z jogurtem, z cukrem, z ghee, or saffron, z szafranem, pomieszane, rice, pomieszane i włożone na ryżu. Pickle, tam są pikle. I w ten sposób odbywa się uczta. I ta uczta jest codziennie. Rozumiecie to? Wysuszone owoce. Dżem. Liście lotosu. I oni wszystko to jedzą. A potem odpoczywają pod drzewami, w cieniu drzew w lasu. I to jest ta gra, zabawa. Krishna bawi się w ten sposób. Ta zabawa jest również piękna. I to wszystko zawiera wszystkie cielaki. W ten sposób Krishna gra i bawi się z nimi wszystkimi. W każdym razie, kiedy przychodzi Radharani, ta zabawa nie wygląda na taką, która przyciąga atrakcję i uwagę Krishny, ponieważ Krishna wtedy odchodzi. Kiedy czuje zapach Radharani, on rozumie, gdzie ona jest. I widzi on światło, blask ciała Radharani. Kiedy idzie do Radharani bezpośrednio, czuje, że jest nieśmiały. Więc Sri Krishna idzie niedaleko Yamuny, widząc drzewa Kadamba i wszystkie gałęzie, a gałęzie tych drzew dotykają wody w rzece.
near big big kadamba tree, ebong sei kadamba tree all branch, leaves, flower, i te wszystkie, i te wszystkie gałęzie zniżają się do wody aż do tego stopnia, że ją do ciebie dotykają. I on ma ze sobą parasol. Sri Krishna sei kadamba tree bhitore uthechen. Kadamba tree i Krishna wspina się na szczyt drzew kadamba. I te wszystkie liście i kwiaty. Tam są małpy. Sri Krishna sei kadamba brikhe uthe Radharani Radharanike dekhchen. I Krishna wspina się na szczyty drzew kadamba i w ten sposób on patrzy na Radharani z góry. Więc Radharani jest w stanie, nie jest w stanie go widzieć. Jeśli Radharani nie będzie rozumieć tego, że on tam jest, więc jak zobaczy, zrozumie, że on tam jest, wtedy szybko wyjdzie i ubierze się. Ale ona go nie widzi i ona po prostu cieszy się pływaniem w rzece. Dookoła są, są łabędzie. Duże, duże zwierzęta wodne. Ptaki wodne. Ale nagle ona widzi, ona go, jest w stanie go, widzi go. I widzi Krishnę. Rozumiesz to? Kintu Radharani ke jodi boli. But if I tell Radharani. Ale jeśli powiem Radharani. Sri Krishna amake bolche. Sri Krishna okhane theke. Sri Krishna from the top of the tree. Sri Krishna ze szczytu drzewa. Bolbe na. Is showing me. Pokazuje mi. Nie to. Lips. Krishna ukrywa się za liśćmi na drzewie. W ten sposób będę ci służył. Rozumiesz to? Będę służył tobie. তুমি সাতার কাটছিলে যমুনার জলে ব্লু ওয়াটারের ভিতরে তোমার মুখখানা কি রকম লাগছিল যেন গোল্ডেন লোটাসের মতো wtedy niebieska woda Jamuny będzie wyglądać na twojej twarzy jak złoty lotos. যেন গোল্ডেন লোটাসের মতো লাগছিল আর এই যে স্মল হেয়ার i twoja głowa będzie wyglądała jak czmiel. I twoja twarz będzie wyglądała jak pełnia księżyca. I będzie świecić jak księżyc. Kiedy będę w stanie widzieć to? Twoją twarz wyglądającą niczym księżyc. Kiedy ja to zobaczę? Modlę się. To jest nasza modlitwa. Amra to jani, że sarwo sob dharmei prayer royeche. Wiemy, że te modlitwy są wszędzie obecne w dharmie, w religijności. Każdy modli się, w każdej religii wszyscy modlą się. Aczkolwiek, co jest naszą modlitwą? Shikshashtaka to jest modlitwa Mahaprabhu. Tam znajdziesz, Shikshashtaka to jest modlitwa Mahaprabhu. Amra ki pray korbo. But what will we pray? Ale o co my modlimy się? Sei shob amader prayer. This is our prayer. To jest nasza modlitwa.
Rozumiesz to? Czym jest nasza modlitwa? Divo duhar gone ei Balaram er shonge sakhad er shonge khela hocche shei khela kokhon dekhte parbo this time and when do I be able to see kiedy będę w stanie widzieć Shri Krishna, który bawi się ze swoimi przyjaciółmi i na polach pastewnych, na pastwiskach. When will I see Radharani? Kiedy będę w stanie widzieć Radharani, in the waters of Yamuna, która pływa w wodzie Yamuny. To jest nasza modlitwa. Tomar sei srimukh khana ke dekhte pabo kobe? When will I be able to see? Kiedy będę w stanie widzieć to? Radharani kemon lavanner shar glaze. Radharani is like the essence of glaze. Jak esencja. Eto glaze. Jak esencja wszystkiego. Ei jagote erokom glaze. Ha, parle glaze er kotha bola hoyeche. The luster of Radharani is complete. Parl, I wtedy wizja Radharani jest pełna. Moonlight e glaze thake. Jewelry ekta glaze thake. Like jewels. Tak jak perły albo klejnoty, które błyszczą w promieniach księżyca. I wtedy wzrasta i świeci również kwiat lotosu. Oświetlając wszystko. Oświetlając, rozjaśniając niebo, które jest zaciemnione przez chmury. Jakkolwiek błysk ciała Radharani przechodzi nawet przez jej ubranie. Jej ubranie nie jest w stanie ukryć jej blasku jej ciała. To jest esencja Lavani i esencja rasy i nektaru. Ona jest esencją sukhi, szczęścia i radości. I esencją karuny i radości. Nikt nie jest tak łaskawy jak ona, nawet Govinda. I ona jest esencją rupy. Ona ma tak wiele piękna w sobie. Lokhi Devi sondorjo Radharani feet finger nailer shonge mishe jabe. Lakshmi Devi jest piękno. I piękno Radharani nie może być porównane nawet z pięknym Radharani. Lakshmi Devi jest również piękna. Jakkolwiek Mahajanowie opisują jej piękno, jak piękno Radharani. Samasto kola bilasir shar. I ona jest esencją wszystkich sztuk i całej wiedzy. I ona jest esencją wszystkich miejsc wypełnionych miłością. Niech mój umysł będzie ustabilizowany. Niech będzie skoncentrowany na esencji, czym jest Radharani. Radharani jest nieograniczoną esencją esencji. Niech mój umysł będzie ustanowiony na niej. Kiedy mój umysł będzie ustanowiony w takim miejscu? Radharani is like a jewel. Dlatego Radharani jest jak klejnot. Golden jewel. Złoty klejnot. Ekta jewel ache. Dear. Shei jewel er kache tumi ja chaibe, ja chinta korbe, jewel tai debe. There is a rare jewel. Są rzadkie klejnoty. In world.
Ale w tym świecie są takie klejnoty, które są bardzo rzadkie. I są takie drzewa. Jeśli myślisz o czymś takim, o takich drzwiach, one są w stanie wypełnić twoje pragnienie i nazywają się Chintamani. I tak samo takie klejnoty, które spełniają twoje pragnienia. Jara Radharani ke pranam karen. The ones that pay obeisances. Ten, kto płaci, składa pokłony i modlitwy do Radharani. Ja chciałbym, Radharani taderke tai debe. Whatever they desire, Radharani will. Cokolwiek on pragnie, Radharani wypełni to pragnienie. Just by paying obeisances to her. Poprzez składanie pokłonów jej możesz osiągnąć wszystko. Nie musisz robić wiele, wystarczy, że składasz jej pokłony i ona da ci wszystko. Głównym bhajanem jest to, modlitwą, medytacją jest to, że składasz pokłony. Pranam korlei mainde joto uish ache, bole somosto bashona, prakrito aprakrito, material, spiritual, somosto bashona purno. Just by paying obeisances to Shri. Tak jak składasz pokłony Srimati Radharani i wszystkie pragnienia w ten sposób będą spełnione, wszystkie materialne i duchowe pragnienia będą wypełnione. Radharani hocchen somosto braja gopika ganer churamani. Radharani jest królewskim, klejnotem poprzez wszystkimi gopi w Radże. I ona jest drogocennym klejnotem w tej dynastii króla Vrishabhanu. Ar Shamasundarer Samosto kamona poripurane ini shanti moni yadi kol juye. And she is the precious jewel. I ona jest tego cennym klejnotem, pragnieniem, które pragnie Govinda i on sprawia, że on się uspokaja. To jest jak kryształ. Kryształ jest chłodny. Inny klejnot jest chłodny. W ten sposób Radharani nazywana jest Shantimani, że ona jest tym drogocennym klejnotem, która sprowadza chłód. Nikunjer Bhushamani. And she. I ona. Radharani jodi Nikunje ashen, tobei Nikunje ekebare alo hoye jay. Kiedy Radharani wchodzi do Kunży, wtedy cała Kunża staje się rozjaśniona, oświetlona. W ten sposób Radharani dekoruje swoją Kunżę i sprawia, że ona jest coraz piękniejsza. I w ten sam sposób, jeśli ona jest drogocennym, jest klejnotem, który jest zawieszony na piersi wielbiciela. Jest niezwykłym, drogocennym klejnotem, który pojawia się w sercu. Tak jak ludzie noszą czasami wisiorki, naszyjniki. Ale ona jest skarbem i klejnotem naszego serca. Więc w ten sposób piękno Radharani jest opisane i to jest sposób, w jaki powinniśmy ją zrozumieć. Ponieważ rozumieć ją w tym samym nastroju, w jakim rozumiemy Mahaprabhu. I Krishna Karnamrita i Brahma Samhita i Gita Govinda, one opisują ten nastrój, w jakim powinniśmy wielbić, w jakim ten nastrój. Radharani opisuje, to jest katha o Radharani i Krishna Karnamrita to jest katha o Krishnie, jest opisana. Ar Mahaprabhu kemon bola hoyeche Chaitanya Chandramrita. Ja Chaitanya Chandramrita opisuje, w jaki sposób, kim jest Mahaprabhu. A książki to są jak okulary.
Nasze oczy to są nasze pisma, nasze książki. To są jak nasze... Książki są naszym okiem. I te zdania, które wychodzą z nich. Bez tego stwierdzenia nic nie jest możliwe. Bez nich jesteśmy ślepi. Dlatego musimy wrócić do tego, żeby przeczytać zapisane zdania. I te zdania pokazują nam drogę, oświetlają nam drogę. One są jak światła drogowe, jak kierunkowskazy. Bez nich, bez tego wszystkiego byłoby dużo wypadków. I nic nie byłoby, zakończyło się sukcesem, sadhana nie byłoby, zakończyła się sukcesem. Rozumiesz to? Ponownie wieczorem? Tak, ponieważ ponownie wieczorem będziemy dyskutować ten temat. Jedziemy wieczorem do innych. They invite us 4 p.m., but you can come 6. Yeah, before you all do kirtanam, yeah. I light is shaving. Okay. After bath, mm-hmm. after I will come. Mm-hmm. 6. Okay. Mm-hmm. Now lunch prasadam, after slight rest, mm-hmm. break. Okay. After shave. Dobrze. After bath. No później, okay. Slight work. Mm-hmm. Our daily work is work. River near, big river near. That's why please, after river, big river, river near is park. Morning time there. Morning work. And evening work, that time there is view is very good. All side is charged. And charged monasteries and trees. Very near, that side. River, they are big river. Two river branch. And speed boat. Small boat, split boat. I like boating. Yeah. That's it. Yeah. How far away? Morning time I gone there. Good. But all split boat that time stop. Today is Sunday, holiday. Evening split boat is boating. What is like?